Witajcie, czołgiści. Nadajemy nowy odcinek programu Szalone Eksperymenty, w którym obalamy mity, sprawdzamy wasze teorie i testujemy czołgi pod kątem wytrzymałości w World of Tanks. Dzisiaj w menu skuteczność taranowania na przykładzie dwóch E-50M. Ilu przeciwników może zniszczyć PZ-1C za pomocą jednego bębna? I kilka mini-eksperymentów naraz z udziałem M4Y. Jak zawsze sporo ciekawego materiału. No to jazda! Czy zastanawialiście się kiedyś, jak bardzo wyposażenie i atuty wpływają na uszkodzenia od taranowania? No to sprawdźmy razem. A więc bierzemy dwa E-50M. Pierwszy ze standardowym wyposażeniem, jedynie z załogą wyszkoloną w 100%, za to drugi jest skonfigurowany na maksa. Tutaj mamy potrzebne atuty, wyposażenie, niezbędne ulepszenia polowe i wisienkę na torcie. Dyrektywę szkolenie bojowe. Zaczynamy eksperyment. Przy pierwszej próbie postanowiliśmy zderzyć nasze obiekty testowe z takim samym E-50M. Jakimś cudem całkowicie standardowy czołg zadał więcej punktów uszkodzeń. Po kilku kolejnych próbach nie zaobserwowano żadnej znaczącej różnicy. Spróbujmy z innymi czołgami. Teraz zamiast asfaltu mamy teren podmokły. Taranować będziemy Grill 15. Zobaczmy, jak to wpłynie na wynik. Różnica jest kolosalna. 600 punktów uszkodzeń dla odpicowanego czołgu i 150 dla podstawowego. Spróbujmy powtórzyć eksperyment na asfalcie, ale z Grill 15. Nasze czołgi średnie nabierają rozpędu i z całej siły uderzają w cele. To było do przewidzenia. 1000 punktów uszkodzeń dla odpicowanego czołgu i 500 dla czołgu podstawowego. A co się stanie, jeśli jeszcze bardziej rozpędzimy pojazdy? Na przykład jadąc ze wzgórza. Tak więc czołgi zaczynają zjazd, kierując się prosto na cele i łup! Wynik to 1200 punktów uszkodzeń dla czołgu odpicowanego i 750 dla podstawowego. Wydaje się oczywiste, że poziom czołgu i cechy załogi mają duży wpływ na uszkodzenia od taranowania. Pozostaje poeksperymentować z punktami wytrzymałości na czołgach ciężkich. Powtarzamy wszystkie te same ustawienia, ale teraz zamiast Grill 15 będziemy mieli Mausa. Podobnie jak w poprzednich testach, E-50M w najlepszej konfiguracji zadaje dwa razy więcej punktów uszkodzeń. Dodatkowo też odkryliśmy, że bez względu na to, jak dobry jesteś w taranowaniu, taranowanie Mausa to zdecydowanie zły pomysł. Ci, którzy lubią grać na niskich poziomach, wiedzą, że jest tam jeden ciekawy czołg. Nazywa się Panzerkampfwagen Ausführung C. Ten niemiecki czołg ma wielki bęben i strzela nie pojedynczym pociskiem, ale całą serią. To sprawia, że czołg ten jest niezwykle niebezpieczny w zwarciu. Postanowiliśmy sprawdzić, ile fragów można zdobyć przy pomocy jednego bębna tego czołgu lekkiego. Aby uzyskać maksymalny wynik, wzięliśmy małe francuskie niszczyciele czołgów i częściowo zmniejszyliśmy ich punkty wytrzymałości. A zatem pierwsza próba. Po czterech strzałach udało nam się zniszczyć aż 15 czołgów. Świetny wynik, ale w magazynku pozostał jeszcze jeden pocisk. A to oznacza, że można lepiej. Spróbujmy jeszcze raz.
Tym razem zlikwidowaliśmy więcej czołgów. Spójrzmy na wynik. 22 czołgi. Cóż, można powiedzieć, Panzerkampfwagen Ausführung C to niebezpieczny pojazd. Sprawdźcie sami. Ruszamy dalej. Na koniec czeka na nas kilka jednoczesnych mini-eksperymentów z czołgami Joch. Jaka jest maksymalna prędkość M4Y na zapasowych gąsienicach? Odpowiedź. Jeśli gąsienice zostaną uszkodzone w środowisku miejskim lub innym miejscu, gdzie jest asfalt, maksymalna możliwa prędkość w naszym eksperymencie wyniosła 17 km na godzinę. Ta prędkość wystarczy, by schować się za osłoną. Ale w przypadku bagien i innego trudnego do pokonania terenu prędkość spada do 6 km na godzinę. To zdecydowanie nie wystarczy, aby opuścić linię ognia. Ale jeśli akurat jesteśmy w trakcie zjazdu ze wzgórza i uszkodzono nam gąsienicę, to możemy liczyć na 22 km na godzinę. I mówimy tu o wzgórzu z nawierzchnią gruntową. Napiszcie w komentarzach, czy testowaliście prędkość nowych czołgów na zapasowych gąsienicach. Ruszamy dalej. Czy da się zniszczyć zapasową gąsienicę bez uszkodzenia głównej? Odpowiedź. Nie. Bez względu na to, jak bardzo się staraliśmy, zawsze jako pierwsza zostaje uszkodzona ta główna. Jeśli się zniszczy czołgowi Joch główną gąsienicę, gdy ten jest w wodzie, ale zostawi zapasową, czy zaliczy się frak? Odpowiedź – tak. Pomimo tego, że czołg amerykański nie stracił całkowicie mobilności, frak został zaliczony. W końcu Joch nie zdążył wyjechać z wody, ponieważ zlikwidowaliśmy jego główną gąsienicę. W ostatnim eksperymencie postanowiliśmy zorganizować wyścig z udziałem czołgu Joch, poobijanego w bitwach losowych na zapasowych gąsienicach z uszkodzonym silnikiem, ranną załogą i ogłuszonego przez Artę. Jako jego rywali wyznaczono same szacowne pojazdy. Amerykański niszczyciel czołgów T-95 i artyleria T-92. Oczywiście wszystkie pojazdy będą miały takie same uszkodzenia, z wyjątkiem zniszczonych gąsienic oczywiście. Cóż, zaczynajmy! Na komendę zawodnicy startują i czołgają się do przodu z prędkością pieszego. Ku powszechnemu zdumieniu artyleria wysuwa się na prowadzenie, nie pozostawiając żadnych szans przeciwnikom, zanim plasuje się żółw, a Joch zajmuje zaszczytne trzecie miejsce. Nieoczekiwany rezultat. Najwyraźniej zawodnik na M4Y wciąż uczy się grać nowym czołgiem. Na tym kończymy filmik z eksperymentami. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka z nowymi eksperymentami na czołgach i innymi ciekawymi rzeczami, a także napiszcie w komentarzach swoje pomysły na kolejny odcinek. Do zobaczenia!